Cześć, siemano, witam wszystkich tutaj, Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z Dokkan Battle. Skończyliśmy już samony na tych dwóch eventach z Gogetą i z Genemą, więc przejdziemy teraz do samych eventów, do samych misji. Czyli po prostu zrobimy sobie dzisiaj Janembe STR, czyli trzeci stage na poziomie w evencie po prostu z Janembą. Pokażę wam jak ja go robię, jakim teamem i tak dalej, i tak dalej. Testowałem go od razu, mówię, różnymi teamami. Więc jeżeli chcecie zobaczyć jakiś specyficzny team, nie wiem, super strength, czy tam powiedzmy super agility, czy coś w tym stylu, to dajcie znać w komentarzach. Jeżeli będziecie chcieli, to ewentualnie nagram filmik też innym teamem. Więc tak, zaczynamy. Super 2, 50 staminy, misja z Janembą. Ten event jest o wiele, wiele, może nie tyle trudniejszy, co denerwujący i na pewno dłuższy, bo dużo zależy od tego, ile razy Janemba zrobi nam unik. Ale o tym za chwilę, o samym evencie. Najpierw zobaczmy, jaki team. Jak wiecie, wylosowałem Gogetę Intelligence, ale jak pewnie zauważyliście teraz i większość z was może się dziwić, tak, trafiłem też Gogetę SSJ4 po tych wszystkich multi, które mam nagrane i wrzucone na kanał, które już pewnie widzieliście. Jeżeli nie, no to zapraszam, obejrzcie sobie wszystkie samony, jakie są u mnie na kanale. Właśnie z banerów Gogety i Janemby. Po tym zrobiłem jeszcze dwa multi, jeżeli się nie mylę, bo brakowało mi do darmowego multi na Janembie. To mówię, a co tam, dawno nie samonowałem i tak dalej, to dwa multi jeszcze zrobimy. Jakoś tam mi idealnie przypasowało DS-ów i po prostu udało się wylosować dwa razy Intelligence Janembę. No ale głównie udało się wylosować Gogetę SSJ4, jak widzicie, i wam powiem, że to jest cud, miód, malina. Myślałem, że Gogeta Intelligence jest silny, ale Gogeta SSJ4 to po prostu niszczy system. Więc tak, team taki, jaki widzicie, czyli po prostu kategoria Fusion, dwa razy SSJ4 Gogeta. I tak, do tego jest Gogeta Intelligence, SSJ3 Gotenks. Tutaj mamy Vegito, on jest spoza kategorii Fusion, jeżeli się nie mylę, tak, spoza kategorii Fusion, ale on jest tylko dlatego, ponieważ nie mam lepszych, silnych postaci z kategorii Fusion, dlatego wziąłem tą postać, ponieważ on też dostaje buffa od Gogety SSJ4 mniejszego, czyli ta druga część pasywki, czyli jeżeli nie jest z kategorii, to typy tech dostają plus 3 ki HP, ataki defensywne plus 50%, więc też jakiś bonus dostaje, a ta postać jest świetna, ponieważ jest super supportem, czyli wspomaga nasz team, dając ataki defensywne plus 30% dla wszystkich pomocników, więc to jest świetne. I do tego jako ostatnia karta uznałem, że silna, fajnie blokuje i jeżeli jest super atak, to też dużo potrafi użyć. Często uderza krytykami, ponieważ LR Goku jest na 100%, więc naprawdę, naprawdę spoko. Przydaje się ta karta jako taki ostatni zapychacz, bo jak mówię, z fuzji nie mam już lepszych postaci, więc dałem sobie LR Goku i tyle. Jeżeli bym miał, to może bym dał SSJ3 Angel Goku tego z samonów, ale nie mam, więc jest LR Goku i też jest spoko. Także tak wygląda mój team. Itemki standardowo, leczenie i jakaś tam defensywa, redukcja damage'u. Zaczynamy. Co do samego eventu, event składa się z czterech stage'y. Stage pierwszy to jest typ agility, drugi też agility, później mamy intelligence i na końcu samym jest typ strength, czyli czerwony STR. I tak, jeżeli chodzi o sam event, to jest w sumie, nie wiem czy cięższy, ale na pewno bardziej denerwujący i dłuższy. Jest dlatego, ponieważ Janemba po pierwszym stage'u, czyli kolejne trzy stage'e, Janemba może unikać naszych ciosów wszystkich. Nawet jeżeli go zestanujecie, nawet może unikać counter hitów. Nawet jeżeli użyjecie Ghost Ashera, to też może unikać hitów i tak dalej, i tak dalej. Także często robi unik. Podobno według Wikipedii i informacji z Reddita, podobno Janemba ma 38% szansy na unik. Także no, ciekawa sprawa, ciekawe jak to obliczyli. Więc jeżeli to się zgadza, no to już wiecie jak to tam wygląda. Niby 38% na unik. Po tym stage'u mówię, tutaj Janemba nie może unikać, a kolejne trzy stage'e już może, także tak to wygląda. I mówię, często jest taka sytuacja, że na przykład
Gogeta SS4 używa super ataku, Janemba go unika. Janemba używa super ataku, Gogeta go unika. Gogeta robi counter hit i Janemba go unika. Także to jest naprawdę ciekawa sprawa. Tak się wymijają po 3 czy tam 4 razy nawet przez ten super atak i tak dalej, i tak dalej. Także to jest śmieszna sprawa, ciekawie to wygląda momentami. I naprawdę tutaj dużo, jak szybko zrobicie event, często zależy od tego, po pierwsze, czy wchodzą wam krytyki, ale po drugie największy problem jest taki, właśnie od tego zależy, ile razy ten Janemba zrobi wam ten unik. I naprawdę, czasami po dwie tury, po nie wiem, 6-7 jakichś ataków, counterów, Janemba potrafi mi uniknąć. A później nagle jest spokój i dostaje wszystkim. Także ciężko ogarnąć, jak to tam naprawdę działa. Okej, okay, tutaj musiałem troszeczkę zmienić rotację, żeby ktoś z super ataku spróbował uderzyć chociaż. Tutaj nie mamy przewagi typu, więc może być ciężko. Zobaczymy, czy Janemba uniknie. Nie, okej, okay, udało się, także 400 tysięcy dostał jakiegoś debuffa, jeżeli dobrze pamiętam. 133 tysiące, więc widzicie, na tej fazie, jeżeli mam tak dużo postaci typu tech, to jest ciężko, ale no nie ma tragedii. Mówię, zależy też od szczęścia i tak jak wspominałem, nie mam aż tak dużo dobrych postaci Fusion, więc dlatego muszę tutaj wybrać więcej postaci typu tech i tak dalej, ale to nie jest jakiś większy problem, mając pełne życie, nie zginąłem, jak widzieliście, na raz, więc jest ok. Jeszcze jedna sprawa, postacie z linkiem Super Saiyan robią większy damage na Janembie, także jeżeli macie team złożony z Saiyan, to po prostu robicie większy damage. Na Gogecie jest odwrotnie. Z tego co pamiętam, Link Big Bad Bosses, jeżeli używacie, to zadajecie większy damage Gogecie Intelligence, ale to będzie już w następnym odcinku odnośnie eventu Gogety. Ok, zróbmy sobie coś takiego. Na pewno to będzie spoko. Mówię, LR Goku czasami ma szansę na super atak, a czasami nie, ale jak nie ma szans na super atak, czasem dodatkowy atak sam wychodzi, bo on jest na 100% zrobiony. Albo jeżeli nic nie zrobi, to fajnie przytankuje i też jest ok. O, zrobiliśmy super atak, Janemba uniknął. Zobaczymy, czy Gogeta skanteruje to. Niestety nie. Chciałbym wam pokazać ten właśnie system, że robię super atak, Janemba unika. Janemba mnie atakuje, Gogeta SS4 robi counter i Janemba też unika. Także ciekawa sprawa. Ok, prawie 300 tysięcy. Nie jest źle. Spoko. LR Goku zawsze na plus, jak najbardziej. Ok, mamy tutaj taką sytuację. To jest dobry moment, ponieważ właśnie teraz zobaczycie sobie, jak fajnie ten Vegito może tutaj wspomagać swoją drużynę. Nawet nie musi używać super ataku, nawet tutaj się nie będę wysilać, żeby robił super atak, bo tutaj Vegito po prostu daje tego buffa, 30%, jeżeli się nie mylę, żeby te dwie postacie o wiele więcej biły. I zobaczycie, ile Gogeta uderzy, pewnie z 2 miliony. O, 1 600 000, no właśnie. Także tak to wygląda. Oczywiście to jest mega silny team i tak dalej, już w ogóle mając teraz Gogetę, SS4 i Intelligence, no to takie eventy nie są jakieś mega trudne. Tak samo powiem wam, jeżeli chodzi o czas, jeżeli chodzi o mój rekord, zaraz zobaczymy. Tak, prawie to był rekord. 4.44 jest mój rekord na tym evencie i powiem wam, że jakoś 4.52 czy coś takiego zrobiłem teamem Shadow Dragons, czyli po prostu Omega Shadron fizyczny na lidera, a nie mam jeszcze SSJ4 Vegety, to też jest taka główna postać do teamu Shadow Dragons, więc może wam w sumie mogę to pokazać, gdzie jest mój team Shadow Dragons. O, takim teamem zrobiłem, nie wiem, o jakieś 15 sekund dłużej czy coś takiego. Także też mega szybko udaje się zrobić to takim teamem, tego Janembe. Też nie ma większego jakiegoś problemu, ale mówię, to są topowe teamy. Testowałem też team Agility, udało się zrobić. Testowałem też team Super Strength z SS4 Goku na liderze, też się udało zrobić Janembe. Także jest dużo sposobów. To samo testowałem na Gogecie Intelligence. Jeżeli chcecie to zobaczyć na filmiku, dajcie znać w komentarzu, jak mówiłem, jaki team chcecie zobaczyć na tym evencie i tak dalej, i tak dalej.
to postaram się dodatkowo po prostu dla Was nagrać ponownie ten event z innym teamem. Także to tyle. Jeżeli się podobało, standardowo zostawcie lajka pod filmem, komentarz i wbijajcie na grupę na Facebooku. Grupa się nazywa Sajanielejto. Jest nas już ponad 1000 osób, także masakra, super, super fajnie. Dzięki temu eventowi Gogeta i Żenęba dużo się dzieje na kanale, dużo przyszło nowych subów, dużo przyszło osób na grupę. Niedługo na dniach pewnie też nagram jakieś większe podsumowanie, jak to wszystko wygląda tam przez te właśnie eventy, co się udało osiągnąć, zdobyć, jakie postacie i tak dalej, rzeczy odnośnie kanału, także takie coś też mam zamiar nagrać, takie podsumowanko tego całego wydarzenia. I tyle. Dzięki, trzymajcie się i na razie. Siemano.